Cześć, jestem Trim, witam was w kolejnym odcinku z serwera Zenda. Słuchajcie, będzie to już ostatni odcinek. Dzisiaj skończymy sobie, ponieważ miałem pewną rozkminę. Pokminiłem sobie na tym wszystkim, wiecie, na tym PvP i tak dalej. Na tej mojej drodze do tego maksa i maksowania eku. No i słuchajcie, doszedłem do wniosku, że no nie dam rady, już mam dosyć. Wiecie, za dużo męczenia się z tym. Naprawdę nie chce mi się w chuj, ja wiecie, tak na siłę też grać, to też jest do dupy, bo... No wiecie, odechciewa się i tak się nie chce logować te sprawy, więc wolę się nie męczyć już i skończyć teraz na tym, co teraz skończyliśmy. Trochę szkoda tego EQ, ale w sumie nie do końca, bo tam coś tam się opolifałem, pobiłem, też wam pokazałem jak ta postać wygląda i tak dalej. Ale tak nie do końca, z drugiej strony. Wiecie, teraz te postacie, które mają max level i które teraz grają, są naprawdę wymaksowane i w sumie po tej alchemii tak mi to tak jeszcze dobiło bardziej, bo to wiecie, EQ moje nie byłoby jakieś bardzo wybitne. I dodatkowo jeszcze ta alchemia nie powchodziła jakoś tak bardzo lightowo, znaczy tak wystarczająco, żeby jakby dać sobie radę. I to mnie już totalnie zdemotywowało, więc na tym się skończymy, słuchajcie. No i co, i tak podsumowując, bo na samym początku serii, nie wiem czy pamiętacie, tak rozkminiałem właśnie, że administracja taka z zajawku, że serwer jest naprawdę fajny. I to wszystko, jak się okazuje, się sprawdziło, na szczęście. Naprawdę fajna rozgrywka, naprawdę mi się bardzo przyjemnie do tego samego maxa grało, mimo że grałem najbardziej chujowo postacią, jaka tylko jest do expienia. To naprawdę bardzo wygodnie się grało, naprawdę, naprawdę spoko, szamanem. I co jeszcze? Ciężko oczywiście było expić i dropić, dlatego musiałem sobie dropa zrobić. Trochę późno go zrobiłem i tak do końca też nie zrobiłem, a to już mówiłem o tym wcześniej. I też trochę żałuję, nie? Ale fajnie, bo coś tam też pograliśmy sobie z Rawem, także nie byłem tym razem do samego końca sam, bo zazwyczaj wiecie, sam gram bez żadnej pomocy, a tu się jakaś gildia znalazła i miałem jeszcze kogoś do gry, także fajnie się zdecydowanie bardziej fajnie grało. I co jeszcze? Także podziękowania dla gildii za to, że mnie przyjęli, jakieś napierdalanki na polifemie, fajnie było. Też chciałem podziękować Rabowi za fajną grę. No i wam za oglądanie oczywiście. I słuchajcie, co robię z postacią? No tradycyjnie jak zawsze na końcu serii postać leci do was. No bo co z nią zrobię? Nie chcę mi się sprzedawać ani nic takiego. Myślę, lepsza radocha będzie, jeżeli ją rozdam. Także zrobimy sobie dwa miejsca. Pierwsze miejsce to będzie oczywiście moja postać, drugie miejsce będzie dropek. Także ktoś jakby chciał coś się pobawić, to też jeszcze może. Także sprzedaję całe konto, tam nick oczywiście będzie zmieniony, te sprawy. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem i sobie rozlosujemy za parę dni. Oczywiście wyniki będą jak zawsze na Facebooku. No, także pozostało mi się z moim pożegnać i widzimy się w nowej serii. No, mam nadzieję, że też biję tam maxa, chociaż tyle dobrego, że tego ten max level biję, tam już kupu biedy. No właśnie, także kminimy nad nową serią i się widzimy już niedługo. Trzymajcie się, cześć.